Dzień dobry wieczór, Tomek. Przed Wami symulator piwnicy. Dzisiaj jakiś normalny run. Losujemy Izaak. No, jestem zadowolony. Lubię Izaaka. No i pogramy na hardzie. Zobaczę, jak to tam z tym hardem będzie. Czy zostanę przy nim, czy nie. Notched Axe. Nie jest to jakiś rewelacyjny przedmiot, ale pochodzę z nim na razie. Ponieważ może nam troszkę tutaj pomóc. Niekoniecznie chciałem nazbierać milion pająków, ale zreroluję go, ale to powiedzmy prawdopodobnie pod koniec tego levelu. Nie sądzę, żeby dało mi się kostkę naładować, jeżeli teraz jej użyję. No a siekierka, czyli Minecraftowy kilof, może się przydać w międzyczasie. Do rozwalania dzbanków, żeby zdobyć kasy, albo magicznych skałek, albo innych takich rzeczy. Nie jest to jakiś rewelacyjny przedmiot, no ale... A, i ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, mianowicie można przy jego użyciu, przy jego pomocy, odkrywać drzwi do secret roomów. Drzwi, przejścia, no. Dziury w ścianie. Wykopywać. Ale niestety, no, na pierwszym levelu przeważnie... O, oczywiście klątwa jakaś, Curse of the Maze. Na pierwszym levelu przeważnie te secret roomy to są takie niezbyt... A raczej w niezbyt oczywistych miejscach. Przynajmniej zwykły secret room. Siekierka naładowana. Zobaczymy, czy tutaj nie ma. Nie. Właśnie, jeżeli tutaj byłoby przejście do secret roomu, to by się otworzyło, ale jednak nie. Teraz jak się tak przyglądam, to myślę, że może by się dało kostkę naładować. Drugi raz, o fuck. Tutaj by się siekierka przydała. Czemu ja to nazywam siekierką, to nie wiem. Kill off, no. Dobra, nazywam to siekierką, bo... Nazwa przedmiotu brzmi Notched Axe, więc teoretycznie topór. Ja oczywiście. Duże pokoje na selarze to są jakieś koszmary przeważnie. Ten nie należy do wyjątków. Ech, duże pająki. Skaczące pająki, wszystkie rodzaje pająków. Całe szczęście, że nie ma żadnych spawnerów. Nie. To dopiero połowa. Litości. Jeszcze jak się okaże, że bossem będzie duszek, to szczyt szczęścia. Może by tak ktoś umarł wreszcie. O, w mordę. Jeszcze jakiś duży pająk został. No tutaj jest skrzynka i klucz. Fajnie by było się do tego dostać. Niestety nie widzę żadnej magicznej skałki. Ale pewnie użyję tutaj mojego kilofa. Coś dropnęło? Nie, absolutnie nic. Przed nami jeszcze jeden średnio duży pokój. Co najmniej jeden. A, dziękujemy ci, klątwo. Dobra, ten jest przynajmniej taki w miarę otwarty, co jest akurat w tym przypadku dobrą rzeczą, bo ułatwia omijanie pająków, omijanie, unikanie. Królestwo za DPS-a. Mam nadzieję, że boss wyrzuci coś fajnego. Żebym nie musiał tego rerolować. No tutaj też jest całkiem dobry potencjał na użycie kilofa. Jest masa dzbanków. Chyba tak zrobię. Użyję go tu. Żeby zdobyć sporo kasy. Albo w zero. A w tamtym dużym pokoju użyję bomby, żeby się dostać do tego środkowego obszaru. What the... A, klątwa.
Czyli to już wszystko. Kilofa już nie użyję. Tutaj nic nie widzę ciekawego. To chciałem, dziękuję. Chętnie bym do Kresruma się udał, ale no... troszkę życia brakuje. No i niestety, kurde, Kilof nie dał mi praktycznie żadnej kasy. Tutaj postawić bombę. Nie wiem, czy jest sens wymieniać bombę na klucz w tym przypadku. W sumie chyba nie ma. Skoro mam tego i tego po 3 sztuki. Już lepiej. Mogłem tutaj trochę więcej porozwalać skałek z nadzieją, że może jakiś black market... Da fuck! Że może jakiś black market się trafi. No proszę, jednak nie ma duszka. Za to jest biały horseman. Niepotrzebnie wziąłem od razu te serce, ale z drugiej strony ten boss wyrzuci też niebieskie serce, bo jest niebieski. Może przestaniesz wreszcie latać. To trochę potrwa. No i tak, czyli tak, ten boss wyrzuci kostkę mięsa albo bandaży, co jest pasywnym przedmiotem, więc go wezmę, a zreroluję siekierkę, toporek, kilofek i zobaczymy, jak to się rozwinie. No, umrzyj. Już masz ponad pół życia, dziękuję. Teraz będzie żygać niczym monstro. No, jeszcze trochę. Dziękuję. No, 3 niebieskie serca to jest całkiem dobry wynik. Teraz, żeby ich nie stracić gdzieś w jakiś głupi sposób. Trzeba się cofnąć do item rooma. Skoro mam 3 serca, to zdecydowanie zajrzę do tutaj. Stać mnie na stracenie jednego. Nie było to specjalnie warte, ale... I dostaniemy płonące bomby, plus 5 bomb, co jest dosyć dobrym wynikiem. Tu nie może być secret rooma. A super secret... Czemu te kolce tak dziwnie latają? Tutaj podejrzewam, może coś być. Nie, ale 2 centy do przodu. Tu? Też nie. Więc nie będę marnował więcej. Długo to trwało, no ale fakt. No i znowu Cellar ekstra. No to teraz już prawie na pewno będzie duszek. Długo to trwało, ale co zrobić? No Cellar plus jeszcze łażenie z kostką i z Kilofem. Jak ja kocham pająki. Dużo dzbanków. Można pomyśleć nad zbombardowaniem ich troszeczkę. Kto zresztą w dzbankach czy w garnkach trzyma pieniądze? Rodzina Izaaka najwyraźniej. No, znowu Curse Room, no ale tutaj to już trzeba być ostrożnym. Naprawdę wolałbym zdobyć deal jakiś z szatanem na tym poziomie. No, skoro dajecie bombę, no to okej, wysadzę całe 2 centy, ale to oznacza, że sklep jest już prawie, że godny odwiedzenia. No, mam 3 klucze, więc czemu nie? Jeśli zabraknie kasy, to zawsze można wysadzić bankomat. No. Ekstra.
Na pewno będę musiał przejść przez ten duży pokój. Aha, nie ma lekko. Trzy klucze, okej, otworzę. Klucz się zwrócił. Jest już 15 centów. No dobra, gdzie jest sklep? Założę się, że tam... No oczywiście, że przez ten duży pokój trzeba przejść. Czy ja coś mówiłem? Zostało już tylko jedno niebieskie serce, więc myślę, że... Teraz pójdę na bossa. I postaram się tego serca nie stracić, co może być problematyczne, jeżeli to będzie duszek. Na szczęście nie. Na szczęście jest to pin. Też z pinem, no też trzeba troszkę uważać. No ale... Jest to zdecydowanie chyba najłatwiejszy boss tutaj. No i prawie mnie trafił to swoją bombą. No więc teraz kostka mi się naładuje. Będę mógł zrerolować... najlepiej przedmiot od szatana. Ewentualnie przedmiot od pina. Zobaczymy. Jakiś brimstone, kurde, brimstona dawno nie miałem. To by się przydało. Brimstone albo kosa, albo no cokolwiek. Żeby zmniejszyć te cierpienia. No i jeszcze trochę. Niń. Dziękuję, okej, okay, Little Steven nie jest zły. No dobra. Jestem za. Stevena też wezmę. W sumie moja taka filozofia, jeżeli chodzi o rerolę kostką, jest taka, że jeżeli jest to jakiś pasywny przedmiot i nie totalnie gówniany, to myślę, że warto brać. Steven, znaczy Little Steven, dodaje DPS-a. Nie za wiele, ale akurat, no cóż, ja w tej chwili mam 0, więc to jest de facto podwojenie DPS-a. Bo te wszystkie przydupasy mają bazowe obrażenia Izaaka właśnie. Plus jeszcze, no, samonaprowadzające się strzały. Więc zdecydowanie mogło być gorzej. A martwy kot, no cóż, jeżeli... się bierze martwego kota, to najlepiej w miarę wcześniej, kiedy się nie ma jeszcze dużo życia, bo martwy kot oczywiście resetuje czerwone serca do 1, ale daje 9 żyć, z tym, że przy respawnie dostajemy 1 życie. To jest gówniany przedmiot. Tak naprawdę po prostu speed up plus zadajemy trochę obrażeń przy wbieganiu w przeciwników, co nie jest najlepsze. Za to Biblia Szatana jest rewelacyjna, no ale... Czy na tyle rewelacyjna, żeby zamienić kostkę? Oto jest pytanie. Chyba nie. Szczególnie, że tak, tutaj możemy zrobić fajne rzeczy. Kupić jedno niebieskie serce. Teraz pójdę do Curse Rooma. I jeszcze zajrzę tutaj. Mam... Mogłem tu wejść, bo mam jedno czerwone serce. Pewnie to otworzę. Zobaczymy najpierw, co jest w Curse Roomie. Nic ciekawego. No, to szkoda. Kalkulowane ryzyko się nie opłaciło tym razem. No dobra, powalczę tutaj, chociaż to będą bossy. O, super! No, to zdecydowanie się opłacało. Wow. Rewelacja. Amis Head. Bardzo fajny przedmiot. Ma potencjał na całkiem przegięte buildy, ale no... Na razie jest troszkę bezużyteczny dla nas. Znaczy no... Nie jest zły, ale żeby go tak naprawdę dobrze poużywać, to przydałoby się mieć jakieś fajne efekty łez albo dużo obrażeń.
W tej chwili nie zamienię go na kostkę. Więc teraz mam trochę dylemat. Mogę albo... W sklepie jest bateria. Mogę tej baterii użyć albo do naładowania kostki i na przykład zrerolowania czego? Biblii Szatana albo tam Tamis Head. Albo mogę użyć tej baterii, żeby naładować Biblię Szatana. I chyba zrobię to, żeby mieć więcej życia, więcej buforu. Bufora. Kupię klucz, bo nie mam żadnego. No i chyba tak to rozwiążę. Można iść dalej. Teraz, gdzie może być Secret Room? Czy warto go szukać? Tu może być teoretycznie. Nie, zwykłego mi się nie chce szukać, bo tam co mogę tam znaleźć? Kasę przeważnie. Kasy mam w miarę sporo. Jeśli już, to Super Secret Room mnie interesuje i może być on na przykład tu. Ale go nie ma. Tutaj? Też nie, no... No to nie. Nie chce mi się dalej szukać. Więc idziemy. Nie jestem za bardzo zadowolony jak na razie, ale nie jest też tak tragicznie. Mam 1/3 Gapiego. No, to jest niebezpieczne. Te potrójne pająki są wkurzające. Dobra, was chcę załatwić teraz, dziękuję. No, mam martwego kota, więc cóż, 1/3 Gapiego plus 9 żyć. DPS jest gówniany, ale no... Nie aż tak strasznie. Steven trochę pomaga. Arena. Znowu to. Tym razem zwykła arena. Wrócę tutaj, jak znajdę item room. Tak, oczywiście. Ech. Albo nie. Zawalczę z bossem, póki mam jeszcze niebieskie serce. Z nadzieją, że będzie szatan, chociaż jest to niezbyt prawdopodobne. Ten boss jest wkurzający. Kiedy ma się mikroskopijne obrażenia, bo sra tymi swoimi muchami i pająkami, jak nie wiem. Jeszcze pewnie tutaj padnę. Żryj. Nie lubię go. No, myślałem, że dostanę rykoszetem. Jakoś się wywinąłem. No, zabić go. O dziwo. Się udało. Teraz pytanie, będzie szatan? Nie. Ale jest halo. Halo jest bardzo dobre. Znaczy, no, w miarę dobre. Dodaje HP, plus dodaje... O fuck. To jest XL poziom. Właśnie zauważyłem. Rychło w czas. No to smuteczek, bo szatan będzie dopiero przy drugim bossie, a ja już nie mam niebieskich serc. Aż w dupę. No, cieszę się, że dopiero teraz to zauważyłem. O, to jest rewelacyjny pokój, tak. Duża szansa po prostu śmierci. Ekstra. Bo serio? Ile was tu? A, który tu strzela brimstonem? No właśnie. No to pięknie się zaczyna robić. Się pocieszyłem z mojego dodatkowego HP.
Dobra, to w takim razie poszukamy item roomów. Z szatana raczej nici. Zachlastać się można. Chciałbym dosyć szybko użyć tej kostki, żeby mi się ładunki nie marnowały. Ale za bardzo nie mam niczego do rerolowania. No tu w sumie mogę równie dobrze wejść sobie do Curse Rooma i prawdopodobnie umrzeć, chociaż zobaczymy, jak będzie. A jednak nie umrę. W takim układzie rzeczy pójdę zawalczyć z drugim bossem, który jest łatwiejszy. Mam trochę czarnych serc, więc jest nikła szansa, że może jednak szatan się pojawi, jeżeli nie dostanę czerwonych obrażeń tutaj. Ale to raczej nie ma co na to liczyć. No właśnie, niestety. Range up, sorry, ale reroluję. Teraz pytanie, czy warto brać te HP? Nie wiem, na razie. Jeśli umrę, to i tak się zrespawnuję z jednym czerwonym sercem. Na razie się wstrzymam. Zobaczymy, co będzie w item roomach. Czyli tak, na dole jest dosyć przykry pokój, który postaram się ominąć, jeśli się da. Chyba że znajdę jakieś coś fajnego, co mi zdecydowanie zwiększy DPS-a i przeżywalność. Item roomy, halo. O, ekstra, kolejny rewelacyjny. Nie zanosi się na dobry run. Gdzieś ty pojechał. Co to było? Czyli co, tutaj nic nie ma? Nie wiem, co jest na górze. Zobaczymy, co jest tu. Co za gówniane po prostu pokoiki. Mega wkurzający przeciwnicy. Mega wkurzające layouty. Bardzo się cieszę. No, zdychaj. Dziękuję. Kolejny duży pokój. No, okej, fajnie, że po prostu boss tutaj sobie jest. To jeszcze z championową wersją jakąś. Nie będzie lekko. Klucze dobre. Kurde, gdzie ten item room? A jakikolwiek. Są tu gdzieś dwa, ale ja tu żadnego nie widzę na razie. Zaraz mi się kostka naładuje. No. Pain. Wreszcie. Dziękujemy. A teraz nie dostać. W miarę możliwości. Byłoby fajnie. Jest i sklep. Kostka naładowana. No zobaczmy. To jest gówno. Undefined. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ryzykować. Undefined teleportuje nas losowo albo do item rooma, albo do któregoś z secret roomów, albo do pokoiku I am Error, w którym są bardzo ciekawe rzeczy przeważnie.
Znaczy różnie. No ale z I Am Errora już nie ma wyjścia normalnie, trzeba iść w dół. Więc jeśli tam trafię, to przegapię drugi item room. Najpierw zajrzę do sklepu i absolutnie wezmę There's Options. Przydałoby się też te niebieskie serce, więc czemu by nie okraść bankomat? I nie starczy mi kasy jeszcze. Jest bateria. Ha. Ciekawe, ciekawe. A, walić to. Zaryzykowałem. Trafiłem do I Am Errora. Ale nie jestem jakoś specjalnie smutny, ponieważ ma... Jestem smutny, cholera. Ponieważ to jest sklep? What the fuck? Pierwszy raz widzę coś takiego. No dobra, dostałem Tearsapa, ale... Ale... Przegapiam Ceremonial Robes plus jeden item room. No to czuję, że niedługo umrę. Jeśli nie z... Znaczy nie, no... Niby mam jeszcze 8 życia, ale z takim damage'em to... Pewnie za daleko nie dojdę. Tak jak tu jakiś czas temu był run, gdzie po prostu z 9 życiami te 9 razy umarłem walcząc z Cage'em bodajże. Siur. Rewelacyjne skrzyneczki. Litości. Dajcie mi tu cokolwiek. To będzie trwało godzinami. To jest Necropolis, więc teoretycznie trudniejszy layout tego levelu. Nawet tych rączek nie jestem w stanie załatwić, zanim się poderwą w powietrze. Żałość. Skakacze, o, to będzie bardzo przyjemne. Niewątpliwie. O, nie było aż tak źle. Co za to dostanę? Okej. Okay. Zawsze coś. Ja, teraz mi dajecie pieniądze. Mogłyby się trochę wcześniej przydać. No, nie, trzeba było jednak nie używać tego Undefined'a, poczekać. Zwiedzić najpierw cały level poprzedni i dopiero go użyć. Właśnie z tego powodu, że mogło się stać jak się stało. Duchy mają pierdyliard HP. Są rewelacyjne. Jeżeli się nie ma żadnego DPS-a. No. Cztery bomby. Myślę, czy by nie powysadzać jakichś czaszek. No, tak powiedzmy po dwie to jeszcze w miarę dobra inwestycja. Podwajanie kluczy. Okej. Może być przydatne. No, nawet z biedronkami mam problem. Fuck. O, wlazłem w kolce. O, serio? Trzy te... Nie wiem nawet jak się one nazywają, ale trzy w takim mikroskopijnym pokoiku, no... Nie, posrało. Pięknie. Może tak coś wybuchnie łaskawie. No podejrzewam, że... Nie wiem, może do mamuśki pewnie dojdę, ale dalej raczej niezbyt. W łumbie gdzieś umrę. Jeśli tak daleko zajdę.
Masakra. Antifajt naładowany, no ale strach go używać. Znowu możemy je gdzieś do IM Errora wrzucić. Ja chciałbym zdecydowanie odwiedzić i sklep, i item rooma. No, fajnie. No cóż, to przyspieszyło sprawę. Nie chcę iść przez duży pokój. Makabra. Miałem co? Halo i wieszak. I Little Stevena, to cała moja potęga. Trzeba nawet bombo na karmie, żeby, kurde, nie tkwić tutaj 5 lat. Ja w sumie zostawię te jego pryszcze w spokoju. Jest na tyle powolny, że nie muszę się nimi przejmować. Gdzie jest, cholera, ten item room? Tu? Nie! Tu jest coś ciekawszego. Ale jest sklep, no. Nawet nie ma grida, jestem pod wrażeniem. Oczywiście przedmioty badziewne. Nie wiem, czy chce mi się cokolwiek kupować. Prawdopodobnie kupię baterię, żeby Antifinda odpalić dwa razy. Nice. Nie ma... Tak, tu jest... Tu jest boss. Pająki oczywiście sprawiają... Zresztą zachlastać się można z tą... Z tym ich zachowaniem. Dzięki, Steven. Magiczna skała, ale jakby to zrobić, żeby się nie rozkwasić o te kolce? O. Jedna bomba. Okej, okay, rozwalę dwie czaszki. I dostanę siłę, to się przyda na bossa. Powinienem był podwoić klucze wcześniej, ale no cóż. To co, tu? Oczywiście, że nie. A item room jest po tym za dużym pokojem. Żebym się nie poczuł za dobrze. Aż za nie mówiłem. No dobra, jest klucz, który będę mógł podwoić. Zajrzałem tu, bo... A nóż może jednak item room. Pająk w ryj. Why not? Teraz... Aha, mam zero bomb. Okej, jednak tutaj po lewej nie może być secret rooma, więc... Żeby wejść do curse rooma, i tak będę musiał poświęcić życie. Ale to zrobię po bossie, oczywiście. Dobra, mogło być gorzej tutaj. To jeszcze nie jest jakieś super hardkorowe. No, powiedzmy. Z mikroskopijnym DPS-em to jest trochę hardkorowe. Bo ja tutaj jestem zapędzony w kozi róg. Wow. Jestem pod wrażeniem, że nie dostałem jakimś rykoszetem. Coś jeszcze żyje?
A, fajnie. Magicznych skałek oczywiście nie ma, bo po co? Dobrze, teraz podwoję klucze, żeby mieć 8. I okej, Mind jest rewelacyjny. Pełna mapa. Do końca gry. No teraz by się bomba przydała. Czy w sklepie były bomby jakieś? Trzeba będzie to zobaczyć. A tutaj są dwie. To była siła, okej, na bossa jest bomba, dobra. Więc zrobię tak. Pójdę, wysadzę tą magiczną skałkę, chyba to będzie najlepsza opcja. A potem pójdę na bossa. Oczywiście nie mogło tutaj być ani niebieskiego serca, ani nie wiem, Smolroka. Za dobrze by było. No ale przynajmniej mam trochę więcej bomb teraz. Więc okej, zajrzę do Secret Rooma. No, dziękuję. Pełne leczenie, no to mi się za bardzo nie przyda na razie. Teraz ostatnią bombę zużyję, żeby wejść do Super Secret Rooma chyba. Bo tam jest zawsze jakaś szansa, że będzie czarne serce. Albo, nie wiem, coś ciekawego. Pigułki. Albo trinkety. W sklepie. Poza tym za bardzo, no, mogę sakiewkę kupić. Z pigułami, ale nie wiem, czy to dobry plan. A, tu jest Super Secret. Wejście do niego będzie upierdliwe, więc na razie oleję, idę na bossa. Który chyba gorszego nie można było tutaj wyrandomować. Całkiem możliwe, że umrę. A, jeszcze częściej skacz. Nie wiem, czy chce mi się z nim walczyć, no ale kurde, no muszę go zabić jakoś. Oczywiście. Jakby to... ja, rozwiązać. No, to chyba pozamiatane. Zaraz mnie jego jakieś oko trąci. Przestań żygać. Dobra, zabiję go. Au. Jakąś resztką sił. Co by tu wziąć? Ciekawe. Nie wiedziałem, że może być i w sklepie, i u bossa ten sam przedmiot. Worek pigułek. Dobra, biorę piguły. Z nadzieją, że naprawdę jakaś dobra się trafi. Okej, super. Dzięki. A to równie dobrze, mogę zebrać kasę, mogę tutaj wysadzić. Z nadzieją, że no nie umrę. Aha, to się może przydać później. Okej. Okej, wybuchowa sraczka. Czy na coś mi się może tutaj przydać? Nie wiem, ale w takim razie kupię też piguły w sklepie. Może jakiś health up jeszcze się trafi? Nie, range down. Feromony. Rewelacyjny wybór. A co to jest? Aha, sraczka, no tak. No to walić wszystko. Odpalamy Undefined'a, który nic nie dał. Wejdę do Curse Room'a, zobaczymy co tam dają. Gdzie ja jestem tutaj? No dobrze, tutaj dają rewelacyjne rzeczy. Ale niestety trochę późno, bo to Necropolis 1. No ale co zrobić? Przynajmniej zobaczę, co szatan ma do zaoferowania.
wbrew wszelkim przeciwnościom losu jednak zajrzę do szatana. No i pewnie oddam mu całe życie. Zależy, co tam będzie miał. Co tam jeszcze w sklepie było? Bateria do Undefined'a. To są Range Downy i Health Downy. Chociaż Health Down się stanie Health Upem, jeżeli będę miał jedno serce, więc nie wiem, może warto go na razie zostawić. Idę zobaczyć szatana. Co tam pan... Do przewidzenia. O, Krampus. Stęskniłem się za tobą, wiesz. Naprawdę, mogliby cholera zrobić, żeby tak często się nie pokazywał. Krampus jest zawsze, co najmniej raz, znaczy no, co najmniej raz, dokładnie raz w każdej grze. Jest to irytujące jak cholera. Węgiel jest okej. Okay. Przynajmniej lepiej niż głowa Krampusa. Chociaż nie wiem, może bym wymienił Undefined'a. Więc teraz tak. Undefined. Trafiłem. Do I Am Errora. To chciałem. Klucz mamuśki jest świetny. Ale prawdopodobnie mnie nie uratuje. Chciałbym na jakiegoś damage-upa, no. Well... Nie jest dobrze. Przynajmniej tutaj znajdę szatana, jeżeli przeżyję do tego czasu. No i mam pełną mapę. No cóż, trzeba się kierować do item rooma. O, ekstra! Mega fatty, tak po prostu, jeszcze z przydupasami, no... nie wiem, brak mi słów. Powoli. Ten city jest całkiem niezły, jeżeli ma ktoś jakieś masochistyczne zapędy akurat. Tak mi się wydaje. Co to kuźwa jest? Dalej mam, kurde, bazowe obrażenia prawie, że. Halo jedyne to mi tam troszkę dodało. Tears up, no dodał mi troszkę minimalnie szybsze strzelanie. Dobra, ty może byś tak łaskawie umarł, bo mi tu będziesz żygał krwią. Tego byśmy nie chcieli. No, oczywiście się ustawił tak, że ciężko go trafić. No, skacz. Skacz. Dziękuję. Trochę lepsza pozycja. Dlaczego ja tu muszę walczyć, kurde, z takimi gównianymi bossami, które mają miliony HP, a ja mam gówniane obrażenia? I to nawet nie jest boss, tylko jakiś zwykły pokój. Jeśli wygram z tym seedem, to będę w niebo wzięty. I co? W nagrodę klucz, no dobra. Bomby to nie, no bo po co? Tutaj oczywiście dostanę. Champion mógł mnie zabić, bo zadaje pełne serce obrażeń. Okej. Okay. Znamy to i lubimy, ale to nie jest żaden damage up, niestety. Jedyne, co mi umożliwia, to stosowanie mojej cheatowej taktyki. Stania nieruchomo i czekania, aż przeciwnicy się zabiją od kostkę mięsa. Co nie zawsze działa, bo niektórzy przeciwnicy trzymają się z daleka. Bomb nie mam, więc pięknie. Co teraz? Co teraz? Co teraz? Jest jakaś biblioteka albo jakiś inny dziwny pokoik. Skakacze pewnie mnie zabiją, jeśli mam być szczery. Jest dwóch czempionów, którzy, jeśli tylko mnie trącą, to padnę. Zresztą i tak już mam pół życia, no. Te.
To nie wiem, pójdę gdzie indziej w takim układzie. Zajrzę do Kerstruma może. A już tam coś znajdę ciekawego. Chociaż nie wiem co. Czy nie, no tam może być na przykład takie. Tam mogą być takie rzeczy jak Mark, Pakt. Niczego sobie. Umrę, ale. Myślę, że warto. Xiaomi tutaj stąd. Dobra. Undefined prawie naładowany. Coś jeszcze żyje, mucha. No dobra. Oczywiście nic. Pająki. O, za co? Umierać czy używać Undefineda? Okej. To mnie raczej nie ratuje. Z drugiej strony przeskoczyłem cały level. Znalazłem się przy mamuśce. To niekoniecznie jest coś, co bym chciał od razu tutaj robić. Alleluja. Mam mojego health upa, ale na razie go nie używam. Przynajmniej do sklepu chciałbym zajrzeć. No dobra, to jest okej. Myślę, że przeżyję. Chociaż ci goście zadają pełne serce obrażeń. Oczywiście, same klucze, żadnych bomb, zero. Po co? Nie o takich bombach mówiłem, jeśli mam być szczery. Oczywiście, grid. Nie, no to jest naprawdę Sid Hardcore. Dziwi się, że jeszcze żyje. No, ale to oczywiście zasługa martwego kota. Gdzie mi tu? No tak, mam też węgiel, który jest jakimś tam damage upem, powiedzmy. Niewiarygodne. Cóż za przygody. Weź idź sobie, grid, no. Nie chcę cię. Mam tyle pieniędzy, a i tak nie będę w stanie ich pewnie nigdzie wydać. No, może w jakimś arcade'zie. Ja, i po co mi ta kasa? Oczywiście klucze. Po co bomby? Tak, no to może jednak do tej biblioteki mi się uda doczołgać resztkami sił. Jeśli to jest biblioteka, nie wiem. Zobaczymy. To jest... A, no w sumie, właśnie. Tak się zreflektowałem, że może te dropy kluczy to z powodu mojego trinketa. Kluczy mam sporo, teraz chciałbym trochę bomb, jeśli można. Więc wyrzucę ten trinket i zobaczymy, czy to coś zmieni. Teraz tutaj nie dać się dziabnąć i będzie dobrze. O, są bomby. Teraz zastanawiam się, co się stanie. Jeśli jeśli Undefined mnie przeniesie do pokoiku I am Error. O, fuck. Musiałem to zrobić. Ale teraz niestety postawiło mnie to w dużo gorszej pozycji, chociaż... Ale o czym mówiłem? Zastanawiałem się, co się stanie, jeżeli Undefined nas przeniesie właśnie do I am Errora tutaj, gdzie jest mamuśka. W ten sposób co? Prawdopodobnie musiałbym przeoczyć i Polaroida, i negatyw. Ale zrobimy tak. Ha, ha, ha.
Myślę, że się opłacało. Głównie dla tych niebieskich serc. O, karta. Teraz to jest Health Up. Użyję go od razu. Devila na bossa. A to nie wiem, co to jest. O, Lemon Party też. Niczego sobie. Niestety. No co tu zrobię, tak? Bye bye. Nawet jakoś wypaliło. Nie wiem, czy chce mi się tu cokolwiek zwiedzać. Dobra, to jest w miarę. Mogło być gorzej. Czuję, że to będę powtarzał jeszcze wiele razy. Mogło być gorzej. Mam za mało czerwonych serc, żeby ta karta była jakoś użyteczna. Wiem, że ten pokój na dole, który przeskoczyłem, jest bardzo przykry, więc go oleję. No i co? Idziemy na bossa w takim razie. Zaraz. Czy byłem w obu secret roomach? Tak. No przynajmniej o tyle dobrze, że tutaj będzie szatan. A rozwalę te czaszki, zobaczymy. Ekstra. Nie opłacało się. Tutaj będzie szatan. Jeśli przeżyję, no przeżyć to powinienem raczej. To jest zwykła wersja mamuśki. Idź sobie. Nie żaden champion. Ale z moim DPS-em to ta. Potrwa 5 lat. Mam ochotę w ogóle ignorować te spawny wszystkie, no ale też nie mogę za bardzo, bo jak się ich za dużo narobi, to będzie problem. Ale zabijanie ich trwa tyle czasu, że nie mogę się skoncentrować na mamuśce. Posiedzimy tu troszeczkę. Wiem, że można siedzieć tutaj na przykład. No i to w sumie chyba powinienem był tak od razu zrobić. Co prawda to nie chroni przed tymi spawnami i przed upasami mamuśki, ale przynajmniej noga w tej chwili nie stąpa. No, trzeba było tak od razu. No, szatan, w tobie cała nadzieja teraz. Dzięki. Tego potrzebowałem. Nie powinienem był chyba brać tego czerwonego serca. Wezmę oczywiście to, bo i tak prawdopodobnie bardzo szybko umrę. Ale jestem debilem. Czemu ja nie użyłem karty, no, Devila? W sumie też mam też moją niewrażliwość. No cóż, mogłem to lepiej rozegrać, ale idziemy do przodu, raczej do dołu. Ekstra, XL. Nice. Ełyk kawki. Więc co? Nie będzie tu szatana. Rewelacja. Myślę, że pójdę sobie w kierunku Curse Rooma. To jedyna moja nadzieja, że tam coś znajdę ciekawego. Nie sądzę, żebym był w stanie to wygrać, ale staram się. O, ekstra, dwa razy last. No co, ja też mam przydupasa, który zostawia po sobie... krwawy ślad. Dobra, wy nie zostawiacie. Nie wiem, czemu myślałem, że zostawiają. Okej, Poison Touch. Jakieś magiczne skałki. Mam tylko 3 bomby. Tutaj zdecydowanie użyję Undefined'a. Jeśli mnie przeniesie do, nie wiem, do I Am Errora, to whatever. Nie wiem,
czy będę stamtąd miał drogę do nieba czy do piekła, ale już nie obchodzi mnie to. Jeśli przeskoczę dwóch bossów, to jestem z tego zadowolony, chociaż z drugiej strony, cóż, jeden pierwszy boss będzie miał jakiś przedmiot dla mnie, potencjalnie. No dobrze. Secret Room, okej. Zobaczmy. Bez rewelacji, ale to chyba najlepsze, co tam mogło być. Bomby. Kasy nie potrzebuję, a... No, a... Co tam jeszcze mogło być? No w sumie mogły być jakieś przedmioty, na przykład... Jakiś One Up, albo nie wiem, Black Lotus. Jest mini boss, czemu nie? Mój ulubiony mini boss, bo wyrzuca karty. Potencjalnie. Może jakiegoś, nie wiem, co może tu wyrzucić. Joker chyba byłby najlepszy, ale... No, Justice też dobry. No to w stronę Curse Rooma może się uda przeżyć. Jeśli łaskawie w coś trafię. Jesus. Ja 10 lat później. 2 HP do tyłu. No to tutaj pewnie umrę. Wow. Czysty fuks. Tak, długo to nie trwało. No to powtórka. Spróbujemy. Jednak chcę zajść do tego Curse Rooma i zobaczyć, co tam jest. Nie wiem, czy mi się to uda. Coś umarło. Na przykład ja. Dobra, walić to. Undefined. Aha. To ciekawe dosyć. Mamy teleport do nieba, czyli tak jak chciałem. Experimental treatment. Nie wiem, co mi zrobiło. Czy dodało jakieś obrażenia, czy nie. Dodało HP. Ale spoko. Do katedry z takimi obrażeniami. Na pewno długo tutaj zabawię. Więc oczywiście chcę zajrzeć do Curse Rooma. O, fuck. Fistula to jest koszmarny boss z małymi obrażeniami. No jeżeli, powiedzmy, staram się tak strzelać z daleka, że... żeby węgiel miał efekt, no to jeszcze są jakoś w miarę znośne te obrażenia, ale... bez tego to... koszmar. No i wbrew pozorom mój krwawy przydupas trochę pomaga. Zawsze tam jakieś mikroskopijne obrażenia, znaczy no, jakieś tam obrażenia zadaje przeciwnikom, którzy przynajmniej chodzą po ziemi. O, ekstra. Tego potrzebowałem. No to tutaj aż mam ochotę umrzeć, żeby mnie wyteleportowało, ale nie. Przynajmniej postaram się powalczyć. Tak, postaram się. Albo nie. To będzie trwało długo. Znaczy, no już pewnie niedługo, bo na Izaaku najpewniej padnę już ostatecznie, jeżeli do niego dojdę. Co jeszcze nie jest pewne. No, teraz byle tutaj nie paść. Już jest tak blisko. Okej, okay. Ale właśnie, przecież ja nie będę w stanie tam wejść, ponieważ się zabiję od razu. Ups. No, to smuteczek. Tutaj pewnie też się zabiję. No ale cóż, muszę przejść przez ten pokój, bo inaczej będzie nieskończona pętla.
Ups. Czyli co, jeszcze dwa życia. Okej, okay. Użyję mojej karty szatana, żeby spróbować przetrwać jeden jakiś badziewny pokój, który normalnie nie jest żadnym problemem. No, jawka, dziękuję. Cóż za emocje. No, coś umarło. Połowiczny sukces. No, no. Jestem pod wrażeniem. Spróbujemy tak. Ostatnia deska ratunku. Okej, ci jednak się chcą przytulać. Jestem zadowolony. No, mucha, podleć. Okej, ci chyba nie chcą się przytulać, chociaż może i chcą. Aha. Ups. To był delikatny błąd, bo chyba joystick na kontrolerze miałem delikatnie przesunięty, że Izaak chciał iść do przodu zamiast cholera stać w miejscu i być niewrażliwym. To było ćwiczenie frustracji po prostu. Ciekawe, czy ja pokazałem Sida. Oczywiście dalej nie pamiętam o tym, żeby go pokazywać, ale przynajmniej sprawdzę teraz w logu Izaaka. Żeby jeżeli ktoś miał ochotę naprawdę sobie dać w kość, to mógł pograć. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.